zejścia do parteru, jest podbródek, jest celny, jest trafny! Kategoria średnia i dwóch zawodników z rankingu. Piąty Materla, siódmy Paczuski, no i te liczby, o których mówił Maciek Turski. Nie ma sensu tego absolutnie porównywać. Może poza faktem, że lepszym zasięgiem dysponuje Paczuski, że jest wyższy i że jest olbrzymim faworytem. Dużo szacunku przed tym pojedynkiem kategorii średniej. Sędzią tego starcia Mark Godart. Rękawice czerwone, oczywiście Michał Materla, rękawice niebieskie, Radosław Paczuski. Kasia Motloch zaprasza nas do tego starcia. Olbrzymi szacunek, to jest to, co cechowało obu panów przez cały czas, kiedy czekaliśmy na to starcie. To są dżentelmeni. Zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi przed poprzednimi pojedynkami Michał Materla. Teraz te elementy zostały wykluczone. Ma być w najlepszej dyspozycji od kilku pojedynków. Za to Radek Paczuski. Wiemy, że może mieć problemy z jedną z rąk, ale walka w dystansie. Zacząć uderzać. To będzie premiowało przede wszystkim Paczuskiego. Michał, natomiast Materla presja, szukanie prawej ręki i skróty dystansu. Parter, to tam powinien rozdawać karty Michał. Bicie się na nogach i wymiana ciosów z Radkiem Paczuskim to jest ryzykowne rozwiązanie dla Michała Materli. Fenomenalny ma ten sposób walki, in and out, poruszanie się na boki, Radosław Paczuski. Tym może sobie porozbijać Michała, jak na razie właśnie stara się ani na chwilę nie zostać w miejscu. I już jest zmiana pozycji ze strony Radka Paczuskiego. Czujnie na wycofanie, wiele tych przyruchów szuka prawej ręki Radosław Paczuski. Z kolei zamknięte w swoim stylu, za podwójną gardą, gdzieś za barkiem, przyczajony Michał Materla, polujący na okazję. Musi uważać Michał w tych ciosach na korku. Podłączony jest Michał Materla. Jest zraniony Michał, to za chwilę może być koniec, ratuje się zejściem do nóg. Znowu chce sobie coś udowodnić Michał Materla. Znowu wymienia ciosy z rywalem zamiast iść do parteru. Bije jak koń Radek Paczuski, to widzimy w tym pojedynku, ale nie podpala się. Jest duży spokój po jego stronie. Szukał już zejścia do parteru, jest podbródek, jest celny, jest trafny! Nie powinien wchodzić w grę Radka Paczuskiego. On wszedł, on był podłączony, ale i tak wygrał. To jest bijące serce organizacji. To jest człowiek, który nigdy się nie poddaje. Ona wciąż bije i bije piekielnie mocno. Ladies and gentlemen, your winner.